Dzień dobry. Chciałbym zaprezentować wczesno-powschodowe zwalczanie chwastów kukurydzy herbicydami z oferty Invigo. Pierwszym z herbicydów, który chciałbym omówić do zwalczania właśnie wczesno-powschodowego jest herbicyd Tudor 114OD. Jest to trzyskładnikowy herbicyd, w którego skład wchodzi Nikosulfuron, Tifensulfuron i Florasulam. No, skład pokazuje, że tutaj mamy zwalczanie chwastów jednoliściennych, prosowatych przede wszystkim, jak i również szeroki gamy chwastów dwuliściennych. Tutaj dawka zarejestrowana, maksymalna tego herbicydu, jest 0,5 litra na hektar. Chciałbym tutaj tylko wspomnieć, że ten herbicyd otrzymał w tym roku również laur innowacyjnego produktu rolniczego 2022, czyli generalnie został nagrodzony w bardzo prestiżowym programie, który prowadzi wydawnictwo Farmer. Drugi z herbicydów, o którym chciałbym powiedzieć, jest to Metos 960 EC, z którego skład wchodzi S-metolachlor. Jest to substancja o działaniu doglebowym i częściowo nalistnym i przede wszystkim stosowana do zwalczania chwastów prosowatych. Tutaj mówimy o chwastnicy jednostronnej, ale również o paluszniku krwawym czy włośnicy. ponieważ mówię często te chwasty między sobą są mylone, zwłaszcza w tych wczesnych fazach rozwojowych, dlatego warto właśnie zastosować taki herbicyd, który po prostu zwalcza wszystkie skutecznie. Tutaj mówimy o zastosowaniu tego herbicydów w takim wczesno-powschodowym, czyli teoretycznie na listym zastosowaniu, ale należy pamiętać jedną rzecz. Jeżeli chodzi o zwalczanie kwasów prosowatych. Faza kukurydzy nie ma aż takiego znaczenia. Przede wszystkim znaczenie mają chwasty prosowate. Skuteczne zastosowanie z metalachloru jest wtedy, kiedy mamy prosówkę w fazie szpilki, pierwszego liścia, a bez wątpienia tutaj przy takich wczesno-powschodowych zastosowaniach właśnie możemy te zabiegi wykonać w fazach takich właśnie, tych fazach chwastów. Jeżeli chodzi o same zalecenie stosowania tych dwóch herbicydów, jest to tudor pół litra na hektar z dodatkiem metosa. Pół litra do 0,8 litra na hektar. Główne zalecenie, oczywiście, tutaj to jest pół, pół, z pół. Takie bym Państwu zalecił: wychodzi to naprawdę bardzo dobrze i bardzo skutecznie na polach. I przede wszystkim jedna bardzo ważna rzecz. To jest wczesno-powschodowe zwalczanie chwastów, czyli mówimy tutaj o fazie drugi, trzeci liść kukurydzy, nie później. Optymalny termin. Ten termin jest o tyle bardzo korzystny, że nie mamy tutaj problemów takich związanych z typowym doglebowym zastosowaniem, czyli nie mamy problemu z wystąpieniem suszy podczas wykonywania zabiegów. No i przede wszystkim zwalczamy chwasty w bardzo wczesnych fazach rozwojowych, dlatego te herbicydy naprawdę w tej fazie są bardzo skuteczne zabiegi wychodzą naprawdę idealnie i praktycznie mają stuprocentową skuteczność zwalczania chwastów. Tutaj chciałbym Państwu pokazać również wyniki doświadczeń, gdzie mamy porównanie zastosowania samego Tudora w dawce 0,5 litra na hektar i Tudora w dawce z Metosem. Tutaj jest akurat 0,75 litra na hektar Metosa. I widzimy, co się wydarzyło do w momencie, kiedy dołożyliśmy S-Metalachlor do Tudora, jak widzimy, wzrosła skuteczność na chwastnicę jednostronną i na komosę białą. Czyli, generalnie, dwa podstawowe chwasty, które y, mam, musimy zwalczać w kukurydzy, i rzeczywiście ta mieszanina Tudor i Metos. To jest takie nasze podstawowe zalecenie wczesno-powschodowe. Na zakończenie chciałbym Państwu jeszcze króciutki filmik pokazać, prosto z pola, nakręcony podczas zbiorów kukurydzy. Za chwilę będziemy zbierali kukurydzę na polach, gdzie był zrobiony Tudor i Metos. Pole jest czyściutkie, chwastów nie ma. I kombajn w polu. Za chwilę będziemy mierzyli plony, ale przy takiej ochronie herbicydowej muszą być naprawdę rekordowe. Mamy wynik prawie 16 ton na mokro, 12,37 na sucho. Bardzo dobry wynik. I jak widzimy, tutaj po ochronie herbicydowej, Tudor pół litra plus METOS pół litra. Wyszło to naprawdę fantastycznie. Także jak widzimy Tudor plus metos, bardzo wysoka skuteczność na chwasty, wysokie plony kukuryzy. A to przede wszystkim nam chodzi. Naprawdę bardzo dobre zalecenie, jeżeli chodzi o zwalczanie wczesno-powschodowe w kukurydzy. Dziękuję za uwagę i życzę udanego stosowania herbicydów Invigo.